Wykopki z tradycją. Impreza plenerowa, która odbyła się wrześniowej soboty w Borownie, zainaugurowała realizację zadań dofinansowanych w ramach grantu pod nazwą Kultywowanie tradycji i historii obszaru LGD Razem na Wyżyny, sposobem na wzmacnianie tożsamości lokalnej. Projekt obejmuje 14 zadań na łączną kwotę 294 tysięcy złotych. Gospodarzem imprezy zorganizowanej w Borownie była tamtejsza jednostka OSP. Mamy w swoim gronie zaangażowanych strażaków, czyli Konrada Kokoszkę, Jacka Zasępę. Oni za tym chodzą wszystkim, umią pisać wszelkiego rodzaju wnioski. Także mówię, tutaj oni napisali ten wniosek, oni to stworzyli, my jesteśmy tylko, że tak powiem, od czarnej roboty, mamy to zrobić, przygotować. I tutaj dla nich to jest wielka chwała, no dla Konrada Kokoszki, dla Jacka Zasępy, dla Piotra Koseli, dla Mateusza Zasępy. Ja mówię, to są ludzie, którzy są motorem tej straży. To są imprezy, które organizujemy już od dłuższego czasu, począwszy od sianokosów, poprzez w środku roku w okresie wakacyjnym żniwa. Teraz mamy okres wykopkowy. Imprezy tego typu już robimy, tak jak wspomniałem, w naszej gminie, w różnych miejscach od dłuższego czasu i spotykają się one z coraz większym zainteresowaniem. To jest taka ciekawostka, czy to jest po prostu obraz polskiej współczesnej wsi? Myślę, że to jest powrót do tej wsi lat 90. w mojej ocenie jednak. Ja pamiętam to jeszcze z młodości, ale myślę, że moje dzieci już niestety tego nie będą pamiętać. Jest to dobra okazja, żeby przypomnieć niektórym, a wiele osób starszych z sentymentem takim dosyć dużym podchodzi, chociażby panie z kół gospodyń wiejskich, do tych czynności. Wykopki z tradycją kontynuują cykl imprez popularyzujących wiedzę o historii polskiej wsi wśród mieszkańców gminy Mykanów. Wcześniej w podobnej konwencji odbywały się imprezy związane z innymi porami roku. Dla młodszych prezentacje są lekcją historii, dla nieco starszych sentymentalną podróżą w przeszłość. Ja jestem chłopem z dziada pradziada, więc dla mnie wykopki to była codzienność. Kiedyś uprawialiśmy naprawdę dużo ziemniaków, no w tej chwili brat odziedziczył gospodarstwo, zajmuje się tym. Ja też mam małe gospodarstwo, 4 hektary. W tej chwili z racji pełnionych obowiązków oddałem je w dzierżawę i nie zajmuję się bezpośrednio rolnictwem, ale skończyłem Akademię Rolniczą, Wydział Ogrodniczy, więc dla mnie to żadna w sumie nowość, żeby... Ale jest to okazja przypomnieć sobie, jak to ongiś bywało. W trakcie imprezy odbyły się pokazy pracy maszyn rolniczych, jakich używano przy wykopkach. Dodatkową atrakcją dla uczestników była możliwość zabrania do domu ziemniaków, które udało się zebrać. Były też występy artystyczne i degustacje. Polska wieś cały czas dynamicznie się zmienia. 4 ostatnie lata pokazały, że życie na wsi może być w bardzo dobrej jakości, że zmiana jest możliwa. Dzisiaj będąc tutaj doceniam to, że w szczególności samorząd gminy Mykanów, organizacje pozarządowe doceniają tą tradycyjną polską wieś, która jednak jesienią dokonuje wykopków. Ta zmiana się dokonała, ale tradycja i tożsamość, z której się wywodzimy, jest bardzo ważna. Stąd wielki ukłon dla wszystkich, którzy dzisiejszą imprezę organizują, że możemy podpatrywać, jak to jeszcze wiele lat temu wykopywano ziemniaki i jak to się w przeciągu lat zmieniało. Nasz naród, jak i każdy naród, powinien szanować tradycje, historię, przekazywać z pokolenia na pokolenie. Takie jest zadanie starszych ludzi. Dzisiaj dobrze, że to się włączyła Ochotnicza Straż Pożarna i ZMW z miejscowości Borowno, z gminy Mykanów. Także cieszę się, że to się tu odbywa. Ta wieś to jest naprawdę dobre rolnictwo, albo bardzo dobre na poziomie europejskim. To jest paru rolników świetnie usprzętowionych i hodujących i produkujących na najlepszym poziomie. Niech się młodzi uczą. Pewnie to jest i tradycja, i historia, ale też taka zachęta do rzetelnej pracy. Jak ktoś rzetelnie pracuje tutaj w rolnictwie, może się okazać, że to jest dobre, opłacalne. Można z tego żyć. W ramach programu grantowego Kultywowanie tradycji i historii obszaru LGD Razem na Wyżyny sposobem na wzmacnianie tożsamości lokalnej będzie można wziąć udział w warsztatach kulinarnych z Kołem Gospodyń Wiejskich z Kościelca, dziennikarskich czy muzycznych. Odbędą się też zajęcia jeździeckie w stadninie w Widzowie, założonej przez braci Lubomirskich. Można będzie także poznać historię bohatera II wojny światowej, Juliana Filipowicza, walczącego w okolicach gminy Miedźno. Tradycje i obrzędy polskiej wsi prezentowane też będą podczas spotkań z zespołem śpiewaczym Borowianki.